Okej, mordeczko, nie wiem, czy kojarzysz tę muzę, ale ja wiem, że kojarzę ciebie! Właśnie ciebie na moim kanale, a jak jesteś tu nowy, to zostaw łapeczkę w górę, bo wakacyjny Trollface Quest wjeżdża, ale z racji tego, że to jest Trollface Quest Silly Test 2, czyli druga część Silly Testu, czyli testu na Głombabuca, Karakana, Małysza i Bisza, Pasikonika, jak zwał, tak zwał. To poza tym, że powstała druga część, czyli tego Trollface Questa Silly Test, to jest jeszcze trzecia, więc szykujcie się na, bo to ma 24 poziomy, czyli 12 poziomów na odcinek, czyli 24 razy 2, 48... poziomów, czyli 4 odcinki. 4 odcinki! Także, jeżeli będzie 20 tysięcy łapczek w górę, to od razu wrzucam kolejny odcinek z Trollface Questa. Silly Test oczywiście 2, a zapomniałbym o mistrzowskim wakacyjnym intro. Także jedziemy! Głombabuca, Karakana, Małysza i Bisza, Pasikonika. No i okej, oczywiście możemy bez reklam, ilość wskazówek, ile kosztuje ilość wskazówek darmowa bez reklam? 16,99. Dobra, macie mnie. Pelniania zapłacono, także będą wskazówki, proszę, sukces! Dobrze. A teraz tutaj jest od razu odzyskaj zakupy. Nie, jeszcze nie użyłem, bez sensu. W każdym razie zagraj, przechodzimy do pierwszego poziomu, czyli poziom z jakimś tam bananem. Fajna muzyka, Trollok. Nie mam pojęcia, czym jest Trollok i na czym to by miało polegać. Obieramy sobie banana, to powinna być Chiquita, czyli Trollita. Coś takiego na tej zasadzie. Trollita, rozumiecie? Ale nieważne, oczywiście obieramy sobie banana. Na razie prawdopodobnie będziemy go obierać aż do końca, aż nie skończy się 7 obierek banana. I to nie jest dobry poziom, prawda? Oczywiście, że nie, możemy zacząć od początku. Dobrze, przytrzymam już na samym początku. Bardzo niedobrze, przytrzymam przy drugim bananie. Również nie. Przy trzecim bananie? Również nie. No czwarty już jest wątpliwy. I piąty również. Mogę sobie trzymać, ale to raczej nic. Będę musiał pewnie szejkować. Ale oczywiście mamy podpowiedzi za 16,99, także strzelaj łapeczkę w górę i oczywiście kliknij w reklamę, to mi się zwróci. Przynajmniej za to, że kupuję podpowiedzi. Dobra, czyli trzeba kliknąć. Okej. Trzeba dalej klikać na banana, na trzeciego banana, na czwartego banana, na piątego banana, na szóstego banana, siódmego banana. I klikać jak najwięcej! Spikselowany banan wrócił do nas! Kompletnie nie rozumiem tego poziomu. Spikselowany banan oczywiście był spikselowany, czyli malutki, nie było go po prostu widać. Ale dobrze, pierwszy poziom jakby zaliczony, co prawda, po podpowiedzi? Nie wiem, czy bym się zorientował, czy tak to zrobić. Dobrze, tutaj mamy jakiegoś trollozaura. Proszę bardzo, panie trollozauru, żryj pan jabłoń. Nie dosięga, bo ma za długie nogi i za małe rączki. Mogę to jabłko ściągnąć do niego. I nie martw się, panie trollozaurze, jakiś smutny, że nie może dosięgnąć jabłka. A mogę go podsadzić do góry, oczywiście, że tak. Czyli trollozaurem był ktoś, kto również miał małe ręce. I też i tak nie dosięgasz. Jest smutny, co prawda. Jabłko go wyśmiało. To jest koniec poziomu. Wiedziałem, że będzie w tych grach typu Trollface Quest, Silly Test i tak dalej. Albo musimy coś przeciągnąć w lewo, w prawo, albo rozszerzyć, albo zwęzić. I powinno być gitarka. Także co? Następny poziom, a w tym poziomie mamy... Czy to jest Trolleken? Tekken, Troll Tekken? Trolleken, który będzie walczył z modliszką, czy bardziej Mortal Trollbat? Trolltal Kombat? Nieważne. Dobrze, jest modliszka, odgryza głowę, a jemu odrasta łeb, osiągnięcie odblokowane. Fighter, Small Head Fighter, czyli mało głowy walecznik. No ale co z tego, jak poziomu nie przyszedłem. Pani modliszko, przytrzymamy na panią modliszkę, to raczej nic nie daje, odrasta mi mała głowa i spokojnie, ja będę wiedział, jak sobie z tym poradzić, bo zaraz będę musiał maszować pewnie dokładnie na trolla. Maszujemy na trolla, więcej maszowania, widać, że on się boi. Czyli jak naciskam, a jak przytrzymam na niego? Spiął się i napiął się. Jak można się napompować tak powietrzem? To jest nienormalne. Teraz mogę przekopać jej zęby bez wybijania, co prawda, ale pokaza... Trolltality! I to nie jest zakończenie poziomu? Dobra, przytrzymuję jeszcze raz, mordo. Pompuj się. Syk! Trzymam na niego jeszcze raz. Coś muszę nacisnąć, jeszcze przytrzymać, obrót i wstawaj, Trolltality! To nie jest koniec? Dziwne. Okej, czyli najpierw korzystając z podpowiedzi pompujemy go i później zamiast robić Trolltality... Trzeba przytrzymać na modliszkę. Modliszka też się spompuje? Nie wierzę. Pompująca się modlicha. Co teraz? Muszę kliknąć tylko na trolla. Kto ma lepszy biceps? Kto ma lepszą łapę? Trollface Combat zamienił się w pokaz kulturystyki dla modliszek. Ale co zrobisz? Tak już widocznie być musiało. A tutaj mamy wilka, który i zaraz haf i paf i dmuchnie w drewniane drzwi pani świnki. Pok, pok. Pok, pok. Dobra. Pucha! Odbiło mu się, żebyś się nie pożygał, jak zębów nie myłeś, hopie! Hopie! Żeby ci się nie cofało! No trzy huchnięcia to już będą wypompowane płucka! Nie dał rady. Czyli ja muszę jemu pomóc, żebyś tam dostał! To jest jakiś żart, no ale dobrze, przytrzymajmy na pana wilka. To raczej nie jest to. Przytrzymajmy panią... Oho.
A jakbym jeszcze na chwilę zostawił? Już dobrze wiem, że muszę ją jakby przekierować do pana wilka, że hehe! I to nie jest koniec? Mógł ją napompować! Świnka Pepa, co on zrobił? Leć! Hehe! Aha, bo to jest nawiązanie do tego, że wilk, kiedy zjadał świnki, najadł się i pękł. To było z czerwonym kapturkiem. Cóż to za nawiązanie, jeżeli znacie nawiązania z tego, co, czego dotyczy, czy jakiś film, czy jakaś bajka, czy gra, coś innego, to dajcie znać. Oczywiście w komentarz. A my kolejny poziom. Rotl. No oczywiście, że tyry o l. Czemu Elgu uderzyło w głowę? Albo LOL! Nie no, ty... ry... o... przytrzymałem! Czyli z kwadratów, o dość pozaginanych kształtach, w sensie bardzo ostrych, możemy zjeść jako kulę. Niam, niam! Trollface Quest z roku na roku, z dnia, z roku na rok, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, coraz po prostu głupsza. Nic dziwnego, że ta gra jest porąbana, to nie jest nic nadzwyczajnego, nienaturalnego, jesteśmy na rybach. O, ciągnie coś! Mordo, ciągnij, może to jakaś ryba! To jeb, oszukistka, miałem pewnie robaka nawleczonego na tamtym haczyku, ale oszukistka postanowiła, że jednak ucieknie. Ja przytrzymam. Odessałem kibel! Na tej zasadzie! Wychodź do góry! Dlaczego zassałem? Czyli trzymając... pik, puk! Dobra, a jak trzymam i przepycham kibel? Okej. I teraz do góry! Złapana ryba, proszę bardzo! Ryba troliba, ale to chyba jeszcze nie jest koniec. Heheszki na... oczywiście, że kibel odessany w jeziorze, wodospady trollara Niagara spłynęły między te nenufary i koniec poziomu, twój stary, dobra. Lecimy, teraz będzie tutaj cegłowanie, budowanie domu, nie wiem co to za materiał, prawdopodobnie zwykła cegra. Kneb, kien, czyli klej, pewnie, prawdopodobnie klej, ale czemu nie po polskiemu? Dobra, panie budowlańcu, cyk, cyk, cyk. Antygona zamurowana siebie. Panie motylu, jesteś tak ciężki, że zniszczyłeś tę ścianę kompletnie. Nie mam pojęcia o co chodzi, dlaczego przyleciał akurat motyl. A jak przytrzymam coś? Panie motylu, nie, nie, nie psuj! Nie psuj! Dlaczego? Nie psuj, panie nie psuj, panie motylu. Dobrze, to przytrzymamy zaraz na knieje, czyli na chlej, czyli na klej. Bo jeszcze taka opcja może być tutaj, zanim zaczniemy coś przesuwać, czyli przytrzymać wszystkie miejsca, to... o nie! Klej zamienił się w kakę! Czyli wielitową wydalakę. No i co teraz? Nie wiem, czy chcę iść dalej, ale spróbujmy. Muruj! Przytrzymajmy jeszcze. Muruj! Może pan motyl odpuści swoje głupie zagrywki? Panie motylu... nie dał rady! Nie... zigający motyl! Żeby tego nie rozpuścił. Hehe, czyli jednak nie dał rady, nie wiem. No tak jak mówię, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, coraz głupsze poziomy w Trollface Quest. Kolejny poziom jakże świąteczny, bo oczywiście mamy lipiec, więc jakby w lipcu świąteczne poziomy nie powinny być niczym zaskakującym. Zamiast śniegu powinien być oczywiście jakiś pustynny piasek. Ale zobaczmy, co zrobi nasza główna postać. Przytrzymujemy na naszą główną postać, która ma kulkę, którą trzęsie. Śnieg w którymś momencie się kończy, ale to normalne, bo na kilka potrząśnięć niech się kończy, zaraz będzie smutny po trzecim. Jest smutny, że nie leci to dłużej. Ja coś muszę chyba z góry, albo z dołu przeciągnąć, albo wyciągnąć z choinki, albo z tego domku, albo przytrzymać na tę kulkę, albo coś potrząsnąć, aż mi monitor chodzi po tym. Dobra, korzystamy z podpowiedzi. Wow, czyli ja nim muszę potrząsnąć i on też znajduje się pewnie w ogromnej kuli, czyli nie rób drugiemu co tobie niemiłe, bo ktoś wyższy od ciebie zrobi za ciebie to samo. No tak, czyli jesteś malutkim czymś, panem Trollkołajem, który... he, 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 he. Czyli już wiesz, mordo, dlaczego to leci tylko chwileczkę, a tutaj zaś leci dłużej, także osiągnięcie odblokowane, dobrze, poziom przy okazji się udało, także mamy jeszcze 4 poziomy na ten odcinek, także cieszmy się i radujmy, bo jest ciemno, wszystko jedno, pytam siebie, czym jest trolenkno, w sensie to miało być film, nie wiem, czy znacie. Bo wielu z was pewnie nie zna film, ale nieważne. Gościu prawdopodobnie boi się. Jeb mu ręka szkieletora. Czy to jest może jego paznokieć? Jeb go wciągnie pod kołdrę. Nie.
Z jakiego to jest filmu, kompletnie nie mam pojęcia, ale przytrzymajmy tutaj na naszą główną postać, na naszą osobę, też może potrząśnijmy czymś, albo lewo-prawo. Lewo-prawo nie. Dobra, przytrzymajmy światło. Klikajmy światło. Albo przeciągnijmy światło. Albo przytrzymajmy... O, i tutaj teraz jest czas, w którym powinniśmy coś zrobić. Pani Reinko, troleńko, dlaczego ona wciąga naszego głównego bohatera? Dobrze, skorzystajmy z podpowiedzi. Czyli najpierw musimy oczywiście kliknąć, a później przytrzymać na niego. No dużo się nie... Grzebanie w nosy challenge, wyciąganie kozi... O nie. Mordo! Dużo białka, teraz możesz spać spokojnie. Coraz głupsze te poziomy. Troll Face Quest The Movie. No jeszcze nie powstał, co prawda. Będziemy dorysowywać mu wąsy pewnie. Albo i rzęsy. Trochę muszki. Wąsik. I I want... Nie, myślałem, to jest... Przytrzymam na napis, bo to jest Charlie Chaplin The Movie. To powinno być. Świń Face Quest. Dlaczego zrobił z niego świń Face Questa? To tak nie miało wyglądać. Dobra, jeszcze raz. Rzęsy, trollensy, mucha, cyk, cyk. I ostatnią podpowiedzią będzie... A, i teraz coś powinienem zrobić. O proszę, to on! No jaki skromny zawadiacha, który jednak chciał się pochwalić tym, że jednak on jest główną twarzą tego filmu Troll Face Quest The Movie. Tam sobie coś chodziło na zasadzie Charlie Chaplin, rozumiecie, meloniki i tak dalej. Ale dobrze, dwa ostatnie poziomy. Twoim prezentem dla mnie będzie zostawienie oczywiście łapeczki w górę i napisanie hashtaga troll, bo nie mówiłem o hashtagu na samym początku filmu. To mój wina, moja bardzo, aż się napiję. No i dobrze, sprawdźmy najpierw, co jest w lewym. Nic. Co jest w prawym? Czyli pewnie za każdym razem będzie tak, że który bym nie otworzył, to... A, w tamtym są oba, trzeba je połączyć. Zrobić większy! Czy to jest tiara przydziału? Hehehehehe! To jest najłatwiejszy poziom, jaki na razie dotychczas miałem, bez podpowiedzi. Jabłko plus gruszka równa się... Jezu. 5. Banan plus gruszka równa się 6, czyli... tu jeszcze nie mamy. Jabłko plus banan... O Jezu. O Jezu. Odpowiedź będzie... Czekaj ty, czyli gruszka to będzie 1, tak? 1, 5, 5, 1, 5, 5, 1, 11 odpowiedź. Jak to nie? Jak to nie? Jak to... 10? Nie! Jak to nie? Pewnie odpowiedź 8 również jest fatalną odpowiedzią. Odblokowane osiągnięcie, this is not 8. Przecież przeciągałem. Jakie proste! Soda Crush równa się 0! To jest na tyle w dzisiejszych poziomach Troll Face Questa Silly Test 2. A wy, jeżeli chcecie jak najszybciej drugi odcinek, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, powiedzmy 20 tysięcy łapeczek i od razu dodaję kolejny odcinek z Troll Face Questa Silly Test 2 na wakacje. No i mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, także tyle ode mnie, mistrzowski łokieć. Pamiętajcie, wpaść na Discorda, wejść na Discorda, po prostu, bo tam się dużo dzieje, prawie 20 tysięcy osób. No i czekam na wasze łapeczki i oczywiście hashtag Troll2, albo głupi, albo hashtag Silly. Jaki chcecie, tak jak zostawicie, tak będzie dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia, mam nadzieję, już jutro, bo jeżeli wbijecie szybko 20 tysięcy łapeczek, to jutro kolejny odcinek, bo nagrywam dalej naraz. Także mistrzowski łokieć, na razie, fuj! Hej mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawiła się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!